Szanowni Państwo, minęła godzina 16. Zanim oficjalnie rozpocznę otwarcie czwartej sesji Rady Miejskiej, prosiłbym Państwa o uczczenie minutą ciszy zmarłego niedawno strzelińskiego trenera, piłkarza Henryka Kowalskiego. Kowalczyka, przepraszam. Dziękuję bardzo. Otwieram czwartą sesję Rady Miejskiej Strzelina. Czekamy jeszcze na listę obecności. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 21 radnych jest obecnych 18. W związku z tym uchwały i podejmowane decyzje przez Wysoką Radę będą prawomocne. Szanowni Państwo, przedstawiłem w materiałach wszystkim Państwu radnym porządek dzisiejszej sesji. Pozwolę sobie go odczytać. Pierwsze, otwarcie sesji. Drugie, stwierdzenie kworum prawomocności obrad. Trzecie, zatwierdzenie porządku obrad. Cztery, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Pięć, informacje i komunikaty przewodniczącego oraz przewodniczących Komisji Rady. 6. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. 7. Prezentacja multimedialna dotycząca ogólnopolskiego programu Drogi do Natury koordynowanej przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia. Podsumowanie. 8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017. 9. Uchwała w sprawie skargi numer NK/N 4131.127.19.2014.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku. 10. Uchwała w sprawie skargi numer NK/N 4131.127.22.2014.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2014 roku. 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin Ząbkowicka 3. 12. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Strzelina. 13. Uchwała w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nieszkowice. 14. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego konieczności budowy obwodnicy miasta Strzelina w ciągu drogi krajowej nr 39. 15. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki autostrada A4 powiat strzeliński. 16. Interpelacje i zapytania. 17. Wolne wnioski i oświadczenia. 18. Zamknięcie sesji. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 18 statutu
Komisja Rewizyjna w statutowym terminie zwróciła się do mnie z dwoma wnioskami o przyjęcie projektu uchwał. Pierwsza, w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzyjewskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku na burmistrza miasta i gminy Szczelin na niewypełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Szczelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwały Rady Miejskiej Szczelina nr 9/79/11 z 31 maja 2011 roku określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Państwo te wnioski dwa dostali w swoich materiałach. Drugi wniosek z Komisji Rewizyjnej dotyczącej również projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzyjewskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku na burmistrza miasta i gminy Szczelin na niewłaściwe wykonanie uchwał 282/12 z dnia 27 listopada 2012 roku oraz 35/290/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Te projekty uchwał będę chciał zawnioskować o poszerzenie porządku obrad. Również do Biura Rady o godzinie 15:41 wpłynął wniosek pana Tomasza Mądrzyjewskiego, który odczytam. Proszę o wniesienie wniosku do porządku obrad na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej Szczelina z dnia 27 stycznia 2015 roku. W uzasadnieniu pan Mądrzyjewski pisze, na podstawie artykułu 241 KPA składam wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Szczelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 celem ulepszenia programu o odpowiednie zapisy dla lepszego zaspokojenia potrzeb ludności i wzmocnienia praworządności. To ten wniosek pana Tomasza Mądrzyjewskiego, my nie będziemy procedować w wyniku głosowania, tylko przeczytałem dla państwa informacji. Natomiast mam pytanie, czy ktoś jeszcze ma uwagi do przeczytanego wcześniej przeze mnie porządku obrad? Jeśli nie, będę chciał złożyć wniosek, tak jak powiedziałem, o wniesienie przez Komisję Rewizyjną pierwszego wniosku, czyli projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzyjewskiego na burmistrza na niewłaściwe wykonanie uchwał 33/282/12 i 35/290/12. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku i poszerzeniem go, tego projektu uchwały o porządek obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaprotokołować. 18 radnych było za. Nikt nie był przeciwny. Osób wstrzymujących również nie było. Następny mój wniosek dotyczy projektu uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzyjewskiego na burmistrza miasta i gminy Szczelin na niewypełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Szczelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwały Rady Miejskiej Szczelina nr 9/79/11 z 31 maja 2011 roku określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Kto z państwa, z pań i panów radnych jest za przyjęciem mojego wniosku i projektu uchwały do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 radnych było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję. W związku z powyższym proszę sobie do porządku obrad wpisać jako numer 16 w porządku uchwała dotycząca niewłaściwych wykonań uchwał 33 i 35 jako numer 16 i jako numer 17 uchwała dotycząca niewłaściwego wykonania niewypełnieniu ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelnik z organizacjami pozarządowymi. To jako punkt 17. W związku z tym odczytam cały porządek dzisiejszej sesji. 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum prawomocności obrad. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 5. Informacje i komunikaty przewodniczącego oraz przewodniczących komisji Rady. 6. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. 7. Prezentacja multimedialna dotycząca ogólnopolskiego programu Drogi do Natury koordynowanej przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia. Podsumowanie. 8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017. 9. Uchwała w sprawie skargi numer NKN 4131.127.19.2014.MS6 wojewody dolnośląskiego z 17 grudnia 2014. 10. Uchwała w sprawie skargi numer NK/N 4131.127.22.2014.2MS6 wojewody dolnośląskiego z 21 grudnia 2014. Proszę o ciszę. 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin Ząbkowicka 3. 12. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Strzelina. 13. Uchwała w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie wsi Niszkowice. 14. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego konieczności budowy obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 39. 15. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki autostrada A4 powiat strzeliński. 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzejskiego na wykonanie uchwał 33 i 35. Tak jak wcześniej przeczytałem. I 17. Uchwała dotycząca rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzejskiego dotycząca niewypełnienia ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwały miejskiej 9/79/11 z 31 maja 2011 z określającymi szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi. 18. Interpelacje i zapytania, 19. Wolne wnioski i oświadczenia, 20. Zamknięcie sesji. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 radnych było za. Nie było osoby wstrzymującej ani przeciwnej. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół w ustawowym terminie był z poprzedniej sesji złożony w biurze Rady do zapoznania. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady? Jeśli nie ma, dziękuję. W związku z tym na podstawie paragrafu 30 stwierdzam, że protokół został przyjęty.
Przechodzimy do punktu 5. Informacje i komunikaty przewodniczącego oraz przewodniczących komisji rady. Szanowni Państwo, 26 stycznia 2015 roku wojewoda dolnośląski za pośrednictwem Rady Miejskiej w Szczelinie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Szczelinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głęboka Śląska z 27 maja 2014 roku. Ta skarga jest do wglądu w Biurze Rady. Kto z Państwa jest chętny zapoznać się z pismem, to zapraszam do Biura Rady. Następna informacja. 16 stycznia do Biura Rady wpłynęła uchwała 1/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z Wrocławia z 13 stycznia 2015 roku dotycząca uchwały numer 2/14/14 Rady Miejskiej Szczelina z 9 grudnia w sprawie udzielenia pomocy de minimis. Poproszę mojego wiceprzewodniczącego o odczytanie tej uchwały. Uchwała nr 1/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2015 roku. W sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 2/14/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy de minimis. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułu 91 ustawy ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdza nieważność paragraf 7 ustęp 1 punkt 2 i 3 uchwały nr 2/14/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy de minimis wobec braku podstawy prawnej do pozbawienia możliwości ubiegania się o pomoc de minimis podmiotów zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu gminy Strzelin oraz istotnego naruszenia przepisów artykułu 3 ust. 8 i 9 rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Uzasadnienie. Uchwała nr 2/14/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy de minimis wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 15 grudnia 2014 roku. Rada Miejska Strzelina, podejmując przedmiotową uchwałę, między innymi postanowiła w paragrafie 7 ust. 1 punkt 1 zwolnienie nie może być udzielone. Podpunkt 2 podmiotom zmieniającym formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Podpunkt 3 spółkom nowo utworzonym, które powstały w wyniku wydzielenia części majątku ze struktury organizacyjnej i prawnej jednego podmiotu i wniesienie tego majątku w formie aportu do spółki. Postanowienie paragrafu 7 ust. 1 punkt 2 i 3 uchwały w sposób istotny naruszają natomiast przepisy artykułu 3 ustawy 8 i 9 rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułów 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które uszczegółowiają zasady związane z kumulacją pomocy w przypadkach połączeń, przejęcia i podziału przedsiębiorstwa. Przepis artykułu 3 ust. 8 rozporządzenia stanowi, że w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis do nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego pułapu,
uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznawana zgodnie z prawem przed połączeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem. Natomiast zgodnie z artykułem 3 ustęp 9 rozporządzenia, jeżeli przedsiębiorstwo dzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznawaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie. Z przytoczonych regulacji wynika, że zmiana formy prawnej oraz podział przedsiębiorstwa nie mają wpływu na możliwość korzystania z pomocy publicznej, a tylko przesądzają w razie zaistnienia takich zarządzeń o konieczności kumulacji pomocy de minimis. Ustanowienie w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 zasady dotyczące kumulacji pomocy de minimis mają z kolei za zadanie przeciwdziałać obejściu maksymalnych poziomów intensywności pomocy. Jednocześnie Kolegium Izby zwraca uwagę na pewne niedociągnięcia legislacyjne i uchybienia stwierdzone w badanej uchwale. I tak, punkt pierwszy. Określone w paragrafie 4 ustęp 1 uchwały obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorcę ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis powinny być sformułowane przy uwzględnieniu obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przedmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Załącznik do wskazanego rozporządzenia stanowi formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Obowiązujący formularz stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przedmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji w takim przypadku wystarczy w treści aktu prawa miejscowego odwołać się do wyżej wymienionych regulacji. Nie powinno się bowiem regulować powtórnie tego samego, co jest przedmiotem regulacji aktu prawa powszechnie obowiązującego. Dotyczy to w całości postanowień paragrafu 4 ustęp 1 punkt 9 i 10 uchwały, które są objęte treścią formularza, a w przypadku punktu 8 jego treść powinna być zmodyfikowana z uwagi na to, że po pierwsze szczegółowe informacje o uzyskanej przez przedsiębiorcę innej niż de minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie uchwały przedstawia się w formularzu, a po drugie przedmioty ubiegające się o pomoc de minimis powinny zostać zobowiązane do przedstawienia oprócz zaświadczeń oświadczeń o pomocy de minimis również zaświadczeń oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jaką otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Taki sposób postępowania wynika z regulacji artykułu 5 ustęp 1 rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013, zgodnie z którym pomoc de minimis przyznawaną na podstawie rozporządzenia można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis do odpowiedniego pułapu określonego w artykule 3 ustęp 2 tego rozporządzenia. Punkt drugi. W paragrafie 8 uchwały należy doprecyzować, że pomoc de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości jest udzielana dla przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów, a nie transportu drogowego w ogóle. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis w wysokości do 100 tysięcy euro może być bowiem przyznana jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów w okresie 3 lat podatkowych. Uwzględniając powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło jak w sentencji uchwały. Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Szczelina przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
ulica Świętego Mikołaja 78 za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym punkcie jeszcze jest komunikaty przewodniczących Komisji Rady. Czy któryś z przewodniczących Komisji Rady chciałby zabrać głos w tym punkcie? Dziękuję. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. Państwo dostali w materiałach na piśmie sprawozdanie burmistrza miasta i gminy z działalności pomiędzy sesjami. Czy pani burmistrz chciałaby uzupełnić? Nie. Czy ktoś z Państwa ma pytania do pani burmistrz, jeśli chodzi o sprawozdanie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 7. Prezentacja multimedialna dotycząca ogólnopolskiego programu Drogi do Natury koordynowanej przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia. Na początek przedstawię się, Dominika Kropandrzejczuk. Jestem animatorem lokalnym w gminie Strzelin Fundacji Ekorozwoju. Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu podsumowanie realizacji programu Drogi dla Natury w gminie Strzelin. Szanowna Pani Burmistrz, Szanowna Rado, goście, mieszkańcy, miło mi bardzo będzie zaprezentować przed Państwem te kolejne slajdy. O programie pozwolę sobie przypomnieć, w związku z tym, że część z Państwa, być może nowych radnych, nie znają założeń tego programu, więc kilka słów jeszcze przypomnienia wstępu. Celem programu jest pomoc w prawidłowym oraz komplementarnym zarządzaniu drzewostanem, co jest kluczowe w osiągnięciu trwałej ochrony istniejących oraz tworzenia nowych alej i szpalerów drzew. Poprawnym zarządzaniem drzewostanem ma to znaczenie i wpływ również na bezpieczeństwo w otoczeniu drzew, ponieważ systematyczny monitoring umożliwia eliminację osłabionych drzew. Finansowanie programu zapewnione jest z programu LIFE Plus Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I okres realizacji projektu przypada na lata 2012-2016, w którym to 66 gmin wiodących brało udział, wśród nich również gmina Strzelin. Co w ramach programu zrobiliśmy dla gminy Strzelin? Tutaj prezentuje się mapa z inwentaryzacją wszystkich alej w gminie Strzelin. Może nie jest to do końca czytelne. Proszę zwrócić uwagę na czerwone linie. Są to lokalizacje alej. Jest ich 72 aleje. Pozwolę sobie tutaj podkreślić, że jest to dość spora ilość alej w porównaniu do gmin, których pracowaliśmy poprzednio. Przykładowo w gminie Odolanów w Wielkopolsce było jedynie 27 alej, także różnica jest dość spora. Co również realizowane było w ramach programu, to jednym z elementów działań, które prowadziliśmy w Państwa gminie, było przygotowywanie i zorganizowanie dwudniowego szkolenia drzewa w krajobrazie otwartym z częścią wykładową i częścią terenową. Celem tego szkolenia było podniesienie wiedzy na temat drzew, podejmowania decyzji czy zarządzania drzewostanem w gminach. W szkoleniu wzięli udział urzędnicy z różnych szczebli, zarządcy dróg powiatowych, krajowych, wojewódzkich, wykonawcy związani z zielenią. Byli to urzędnicy również z gmin sąsiednich, nie tylko z gminy Strzelin. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Ilościowo, tutaj też przekonywująca jest ilość 50 osób, co jest rekordem frekwencji w skali naszego programu. W innych gminach była to ilość około 20 osób, 25. Szkolenie odbyło się w dniach 8-9 października 2014 roku. Tak jak już wspomniałam, były to dwa dni wykładowe i zajęć terenowych.
pokaz prac arborystycznych w terenie, rekordowa frekwencja wspomniana już. Nie zabrakło przedstawicieli innych jednostek. Warte też podkreślenia jest to, że niektórzy przyjezdni uczestnicy szkoleń przyjechali aż z lokalizacji na przykład Bochnia koło Krakowa, co świadczy o dużym powodzeniu tego szkolenia i potrzebie podobnych szkoleń. Po szkoleniu dotarło do mnie wiele pozytywnych słów na temat fachowości zajęć terenowych i wykładów. W ramach programu przeprowadzaliśmy również ekspertyzy dendrologiczne na 10 drzewach. Były to wyselekcjonowane trudne drzewa. Ekspertyzy nadzorowałam osobiście wraz z panią Kamilą Świeżowską z państwa gminy. Wyniki tych ekspertyz zostały przekazane w formie opracowania dla Urzędu Gminy i część drzew, które poddano ekspertyzom, objęto również pielęgnacją w ramach tego samego programu. Dalej, prace pielęgnacyjne na 10 drzewach wykonane w grudniu 2014 roku. Nadzorowaliśmy te prace nad prawidłową pielęgnacją przy udziale również pani Kamili Świeżowskiej. Prace odbywały się metodą alpinistyczną oraz z podnośnika koszowego. W ramach tych prac usuwane były m.in. posusz, założenie wiązań elastycznych na wybranych drzewach. Warto też podkreślić, że 6 z 10 drzew, na których wykonywane były prace pielęgnacyjne, były pomnikami przyrody. No i jako nadzór mogę podkreślić, że prace wykonano należycie, z odpowiednią starannością, zgodnie z najnowszymi metodami pielęgnacji drzew przy udziale fachowej firmy. Następnie w ramach programu wykonano również nasadzenia 70 drzew na trasie Mikoszów-Pęcz. Nasadzenia wykonywane były również w grudniu 2014 roku. Udało się to zrealizować mimo końcówki roku ze względu na wyjątkowo przychylne warunki atmosferyczne. Podczas tych nasadzeń uczestniczyła młodzież gimnazjalna, która jednocześnie brała udział w szkoleniach na temat sadzenia, ochrony i pielęgnacji drzew. Młodzież oczywiście z terenu państwa gminy. Efektem końcowych naszych działań jest przygotowanie opracowania o objętości 150 stron, w którym jest kompleksowe zbiorcze informacje na temat drzew alejowych w gminie Strzelin. Obecnie trwa procedura przyjęcia programu uchwałą Rady Miejskiej Strzelina. Sprawę tą prowadzi też pani Kamila Świeżowska. I podsumowanie programu. Zinwentaryzowano 72 cenne przyrodniczo aleje o łącznej długości 48 kilometrów. Największa liczba alej zlokalizowana jest przy drogach powiatowych. To jest 31 alej o długości 20 kilometrów i przy drogach wojewódzkich 22 aleje o długości 19 kilometrów. Łączna ilość drzew, które wchodzą w skład alej na terenie gminy Strzelin, wynosi 5413 sztuk. Ponad połowa z tych drzew to topole, co wiąże się w najbliższych latach z koniecznością usunięcia około 200 sztuk drzew. Natomiast w programie również rekomendujemy nasadzenie około 1400 drzew na terenie gminy. Najważniejsze zalecenia i wnioski płynące z tego programu. Zaleca się interwencyjne usuwanie drzew martwych, suchych, stanowiących realne zagrożenia dla osób i mienia. Zaleca się regularne prowadzenie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie przydrożnym. Zaleca się, aby w przypadku wycinki drzew alejowych zastępować je nowymi nasadzeniami z zachowaniem bezpiecznej odległości od skrajnej jezdni. Zaleca się, aby topole stopniowo zastępować nasadzeniami innych gatunków rodzimych. Zaleca się sadzenie przy drogach polnych drzew owocowych.
należy zobowiązać zarządców dróg do prowadzenia regularnych przeglądów drzew przydrożnych. Tutaj dodatkowo chcieliśmy przekazać Państwu taką informację, że wersja elektroniczna programu jest do pobrania na naszej stronie internetowej mojej pracowni, gdzie dodatkowo wykonaliśmy mapę z lokalizacją wszystkich alej, galerię fotografii każdej z alej i zachęcam serdecznie do zapoznania się z tymi materiałami. Poniżej tutaj jest podana strona internetowa, można sobie przepisać, zajrzeć. I pozwolę sobie na koniec jeszcze przypomnieć kilka słów o finansach, czyli co gmina Strzelin zyskała, biorąc udział w programie Drogi dla Natury. Koszt wykonania 10 ekspertyz to 1000 euro, 100 euro na drzewo. Koszt wykonania 10 pielęgnacji to 2000 euro, 200 euro na drzewo. Koszt wykonania nasadzeń 70 drzew to 1750 euro, 70 razy 25 euro. Koszt wykonania przeglądu zadrzewień alejowych oraz opracowania programu zadrzewieniowego dla gminy to 5000 euro. Razem sumarycznie 9750 euro, czyli ponad 41 tysięcy złotych. Koszt tych prac pokrywa budżet programu Drogi dla Natury. Ponieważ jest to podsumowanie programu, chciałabym na koniec podziękować za współpracę pani burmistrz, wszystkim urzędnikom gminy, a w szczególności pani Kamili Świeżowskiej. Pragnę dodać, że przykład gminy Strzelin stawiany jest za modelowy przykład działań na linii gmina, organizacja pozarządowa, czyli Fundacja Ekorozwoju. Na sam koniec chcielibyśmy przekazać Państwu taki mały upominek dla pani burmistrz, pani wiceburmistrz oraz wszystkich radnych. Mamy do przekazania kalendarze z Fundacji Ekorozwoju. Bardzo bym prosiła później panią Kamilę o przekazanie. I prosiłabym również o podpisanie się na listach obecności, które przekażemy za chwilę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych nie miałby pytania do tego tematu? Jeśli nie, dziękuję Pani bardzo. Szanowni Państwo, przed przerwą zakończyliśmy punkt 7. Przechodzimy teraz do punktu 8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2002-2015. Uchwałę przedstawi pan Łukasz Krzysztofczyk. Ja od razu w związku z obszernością treści uchwały składam wniosek o nieodczytywanie całości uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za moim wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Jeszcze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 17 radnych było za. Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Proszę pana Łukasz. Ale wiemy. Tak, tak. Liczone było skrupulatnie, także 17 radnych było za. Proszę o odczytanie projektu uchwały pana Krzysztofczyka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz przedkładam projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 z autopoprawką, która dotyczy dwóch zapisów. Pierwszy z nich to jest w podstawie prawnej wdał się błąd. Chodzi tutaj o artykuł 5a ustęp, w projekcie jest podany pierwszy, powinien być ustęp drugi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
I druga poprawka dotyczy paragrafu drugiego, postanowienia ogólne, ustęp drugi, punkt trzeci, programie, rozumie się przez to program współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2015-2017. Tu jest błąd piśmienniczy. I na podstawie stosownych przepisów prawa Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na lata 2015-2017. Paragraf 13. Postanowienia końcowe. Punkt pierwszy. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Strzelin. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. W imieniu pani burmistrz proszę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję panu. Otwieram dyskusję. Proszę o opinię Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu na posiedzeniu komisji w dniu 20 stycznia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały, jednak bez autopoprawek. Wydała pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? W imieniu własnym? Zgłosił się pan radny Julian Kaczmarek, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani burmistrz, ja mam pytanie do pani burmistrz. Kiedy upłynął termin ustawowy na przyjęcie programu wieloletniego? I czy gmina Strzelin posiada zgodnie z ustawą program na rok bieżący, bo ustawa wyraźnie mówi o wieloletnim programie i terminie i o programie na bieżący rok. Także kiedy i czy ma gmina taki program roczny i kiedy upłynął termin ustawowy na przyjęcie programu wieloletniego? Dziękuję. Dziękuję. Pan Łukasz Krzysztofczyk. Ustawa o pożytku publicznym w wolontariacie przewiduje uchwalenie programu zarazem jednorocznego, jak i wieloletniego do 30 listopada. Dziękuję. Po raz drugi pan Julian Kaczmarek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dlaczego mamy miesiąc styczeń, dlaczego do tej pory nie został ten program uchwalony i konsultacje, które odbywały się z informacji, która jest zawarta w pismach w grudniu, a nie przed terminem 30 listopada. Dziękuję. Dziękuję. Pan Łukasz Krzysztofczyk odpowie. Program został uchwalony z opóźnieniem ze względu na sam fakt zmiany składu rady i wyborów samorządowych, które odbywały się w listopadzie. Miał on zostać podjęty w grudniu, ale zostało wycofane. Jest dlatego składane na sesję styczniową. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Kasprzyszek. Ja mam pytanie następujące. Program był wyłożony do konsultacji społecznych. Czy były jakieś uwagi do tego projektu? Konsultacje społeczne zostały ogłoszone 23 grudnia i trwały do dnia 7 stycznia roku 2015 i w określonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Dziękuję panu Łukaszowi. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaprotokołować, 18 radnych było za, dwóch radnych się wstrzymało. Dziękuję. Projekt uchwały uzyskał akceptację. Przechodzimy do punktu 9. Uchwała w sprawie skargi numer NK/N4131/127.27.19.2014.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku. Projekt uchwały przedstawi pani Monika Łuczek. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie skargi numer NKN 4131/127.19.2014 MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2004 roku. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu 1. skargę numer NKN 4131/127.19.2014 MS6 z dnia 17 grudnia 2014 roku Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina numer 54/500/14 z dnia 27 maja 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Muchowiec 2. Odpowiedź na skargę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Strzelin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Szanowni Goście, Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zaleca jej przyjęcie. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? W imieniu własnym? Pan Radny Julian Kaczmarek, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrz. Oczywiście z całej rozciągłości popieram, ale skargę Wojewody Dolnośląskiego i organu nadzoru. Zapisy ze skargi Wojewody o rażącym naruszaniu prawa przez Radę Miejską Strzelina są znamienne. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w poprzedniej kadencji debatowaliśmy nad planem zagospodarowania dla Muchowca. Rada uchwaliła pomimo wielu sprzeciwów innego zdania na temat zagospodarowania przestrzennego wsi i obrębu wsi Muchowiec. Przepraszam, Panie Radny, czy to jest pytanie? Nie, ja mam określony głos i czas, prawda? Więc ja pytanie zadam za chwilę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, w odpowiedzi na skargę autor tego pisma nie podpisuje się pod tym, nie wiem, kto go sporządził, ale pisze: kwestionowany zapis ma za zadanie ułatwienie wnioskodawcy przeprowadzenia procesu zalesienia. Ja mam pytanie, której działki, której przestrzeni dotyczy to zdanie, kwestia zalesienia? Przypomnę, na polderach po byłej oczyszczalni są, tak powiem, realizowane trzy pomysły i określone działki, przestrzeń po polderach
jest przewidziana pod farmę fotowoltaniczną, pod schronisko dla zwierząt i pod składowisko odpadów przemysłowych. Więc pytanie, która przestrzeń, która działka będzie zalesiana, bo tutaj jest taka argumentacja, że pozwoli to na przeprowadzenie procesu zalesienia. I kolejne pytanie, dlaczego w procesie wątpliwych konsultacji nad planem zagospodarowania przestrzennego nie wysłuchano mieszkańców wsi Muchowiec, wręcz pogardzano miejscami, mieszkańcami wsi Muchowiec, którzy przyszli upomnieć się o swoje. Dziś pisze tutaj autor tego pisma, w związku z powyższym wnosi się o zawieszenie. Dlaczego nie słuchano mieszkańców wsi Muchowiec, kiedy prosili o pełne konsultacje? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Moniko. Więc ja już wyjaśnię. Skarga wojewody dotyczy czterech punktów, czterech niezależnych punktów. I punkt drugi dotyczy tego terenu, o którym pan mówi. A kwestia zalesień nie dotyczy w ogóle schroniska, tylko terenów rolnych. Więc to jest nieporozumienie w ogóle. Bo jeśli mówimy o możliwości zalesień, to jest możliwość zalesienia terenów rolnych, jeśli właściciel, rolnik ma grunty o złych klasach, może na swój wniosek te grunty zalesić. To są zapisy obowiązujące w większości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie występują one nigdzie w zapisach dotyczących schroniska ani farmy fotowoltaicznej. A co do drugiego pytania, to w ogóle nie jest w temacie skargi, bo wojewoda nie patrzy pod kątem rozwiązań planu, tylko pod kątem zgodności z przepisami obowiązującego prawa zapisów pewnych w planie. To w ogóle nie są rzeczy, które mają związek z tą skargą. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie skargi numer NK/N4131/119/2014/MS6 Wojewody Dolnośląskiego z 17 grudnia 2014 roku. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że 20 radnych było za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie skargi numer NK/N4131/127/22/2014/MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2014 grudnia. Uchwałę przedstawi pani Monika Łuczek, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani Burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie skargi numer NK/N4131/127/22/2014/MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2014 roku wraz z autopoprawką. I autopoprawka polega na tym, że w każdym miejscu uchwały, gdzie występuje data 21 grudnia 2014 roku, powinna być data 24 grudnia 2004 roku. To wynika 2014 roku. Wynika to z nieczytelności, ponieważ data była ręcznie wpisana w skardze, z nieczytelności zapisu na skardze, której egzemplarz akurat trafił do wydziału. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu 1. Skargę NK/N4131/127/22/2014/MS6 z dnia 24 grudnia 2014 roku Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina nr 54/499/14 z dnia 27 maja 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin Oławska Wrocławska PKP 2. Punkt drugi. Odpowiedź na skargę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Strzelin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrz, Szanowni Goście, Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką i zaleca jej przyjęcie. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? W imieniu własnym? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie skargi nr NK/N4131/127/22/2014 MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2014 roku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę zaprotokołować. 20 radnych było za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin Ząbkowicka 3. Uchwałę przedstawi pani Monika Łuczak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin Ząbkowicka 3. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W oparciu o wyniki analizy wykonanej zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin Ząbkowicka 3. Paragraf drugi. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Strzelin. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrz, Szanowni Goście, Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i zaleca jej przyjęcie. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? W imieniu własnym? Radny Tadeusz Janda, później radny Julian Kaczmarek, proszę. Ja na komisji zadałem pytanie, i jak obowiązujący plan, jaką dopuszcza tam wysokość? Nie pamiętam. Mogę sprawdzić, jeśli chwilę przerwę. Czy radny potrzebuje informacji na tą chwilę? Bo ogłoszę przerwę. 5 minut. To 5 minut przerwy ogłaszam. Więc tak, w obowiązującym planie jest 12 metrów, a w planie, na którym stoi zakład Sufle, jest 20. Dziękuję. Pan radny Julian Kaczmarek chciał zadać pytanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja w międzyczasie, z uwagi na to, że ja nie byłem na komisji komunalnej, ustaliłem i te pytania, które chciałem zadać, już moje wątpliwości, że tak powiem, zostały wyjaśnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin Ząbkowicka 3. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20. Proszę zaprotokołować. 20 radnych było za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 12. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Strzelina. Uchwałę przedstawi pani Zdzisława Witkowska. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz przedkładam projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Strzelina.
Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Szczyna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie 30% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w granicach działki 239 przez 2 arkusz mapy 35 o powierzchni 00112 hektara sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w granicach działki 240 arkusz mapy 35 w obrębie miasta Szczelina. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Szczelin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały i zaleca Radzie jego przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? W imieniu własnym? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Szczelina? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaprotokołować. 20 radnych było za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie wsi Niszkowice. Uchwała przedstawi pani Zdzisława Witkowska. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz przedkładam projekt uchwały w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nieszkowice. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Szczyna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości położonej w granicach działki 137 arkusz mapy 1 o powierzchni 600 m2 w obrębie wsi Nieszkowice. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Szczelin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały i zaleca Radzie Miejskiej jego przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? W imieniu własnym? Radny Jerzy Wójcikiewicz, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, chciałem zadać pytanie, które już padło na komisji, ale żeśmy nie dostali odpowiedzi. Jaki jest koszt zbiórki tego obiektu, który stoi na tej działce? I jakie są koszty pozwoleń wszystkiego, żebyśmy znali finalną kwotę, za którą po prostu zostanie kupiona ta działka. Dziękuję. Dziękuję. Kosztów za dużych nie będzie. Będziemy rozbiórkę, tam w rezultacie jedna ściana stoi. Wykonamy w własnym zakresie przez zakład Cukit, przed jednostkę Cukit. No jedynie koszty dokumentacji to w granicach, no nie wiem, 500 zł. Wykonanie mapek lub czegoś innego. Także w takich granicach. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Jeżeli nie ma, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie wsi Niszkowice? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 20 radnych było za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 14. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego konieczności budowy obwodnicy miasta Szczelina w ciągu drogi krajowej nr 39. Uchwałę przedstawi pani Monika Łuczak. Ja w tym miejscu chciałbym złożyć wniosek o nieodczytywanie załącznika, tylko odczytanie treści projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za moim wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20 radnych było za. Dziękuję. Proszę pani Monika Łuczak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu dotyczącego konieczności budowy obwodnicy miasta Strzelina w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z autopoprawką wprowadzoną na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska polegającą na tym, że w paragrafie drugim po podpunkcie drugim wprowadza się podpunkt trzeci o brzmieniu Marszałkowi Sejmu RP. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Rada Miejska Strzelina podejmuje apel w sprawie konieczności budowy obwodnicy miasta Strzelina w ciągu drogi krajowej nr 39. Punkt drugi. Apel Rady Miejskiej Strzelina stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Przedstawienie graficzne postulatów apelu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Apel zostanie przekazany 1. Prezesowi Rady Ministrów, 2. Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, 3. Marszałkowi Sejmu RP, 4. Wojewodzie Dolnośląskiemu, 5. Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, 6. Przewodniczącemu Sejmu Województwa Dolnośląskiego, 7. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, 8. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Strzelina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrz, Szanowni Goście, Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt apel wraz z autopoprawką i zaleca jej przyjęcie. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? Pani Radna Iwona Kowalska, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, w imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe głos zabierze Radny Stanisław Furdykoń. Dziękuję. Proszę Radnego Stanisława Furdykonia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrz, Szanowni Goście. Chciałbym się ustosunkować do przyjęcia uchwały apelu wystosowanego przez Radę Miejską Szczelina, a szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na inicjatywę, jaka powstała w tutejszym magistracie, a szczególnie przez panią burmistrz Pawnuk, gdzie pani burmistrz jest inicjatorką apelu i zwróciła się do sąsiednich gmin naszego powiatu szczelińskiego, jak również chciałbym zwrócić uwagę na profesjonalizm, jaki wykonały tutaj władze, a szczególnie pani Monika, pracownica Urzędu Miasta i Gminy Szczelin, pani Monika Łuczak, jak również pan Jacek Skołucki. Drodzy Państwo, w uzasadnieniu tej uchwały mamy powiedziane, że jest to niezbędna obwodnica Szczelina, dlatego że sami Państwo wiecie i każdy z mieszkańców, każdy z nas tutaj na miejscu jako radni nie wyobraża sobie w dalszym ciągu tak obciążenia tych naszych dróg gminnych i powiatowych, jakie ma teraz obecnie miejsce. Wywózka choćby nawet naszego urobku, czyli naszych dóbr, że tak powiem, kruszyw na autostradę, choćby nawet A4, obwodnicę Wrocławia, obwodnicę wschodnią Wrocławia, czy też cały urobek, jaki szedł w naszych kopalni, na przykład na budowę wałów Odry, jednocześnie zniszczył nam drogi, zniszczył nam mieszkańcom budynki, które stoją przy tych drogach, a w zamian za to nie mamy nic. Jeżeli by ta droga powstała, czyli ta obwodnica, drodzy Państwo, naprawdę ulepszyłaby to życie w naszym mieście i dla naszych mieszkańców. Ja myślę, że nasi włodarze w Warszawie, nasz rząd w ramach rekompensaty, że tak powiem,
za utrudnienia, jakie są dla naszej społeczności tutaj na naszym terenie, a szczególnie mieszkańców Strzelina, gdzie, jak tutaj pani Monika w swoim apelu pisze, 25 tysięcy pojazdów przejeżdżających na naszym skrzyżowaniu, rondzie strzelińskim na dobę, to jest niewyobrażalna rzecz, jeżeli chodzi o same pojazdy, a nie mówiąc o ciężarze, jakie tutaj przejeżdża przez Strzelin. Zdewastowane drogi, pękające budynki, uciążliwość, jaka tutaj w Strzelinie jest, więcej nie trzeba, mi się wydaje, dodawać. Ja myślę, że tutaj wśród radnych wszyscy podzielają moje zdanie i nie będzie chyba tutaj nikogo, który będzie przeciwny uchwaleniu tej ustawy, zarówno też uchwały, przepraszam, zarówno też mieszkańcy naszego miasta oczekują w ramach, jak powiedziałem na wstępie, rekompensaty za ten nasz trud. My rozumiemy, że są piękne drogi, piękne autostrady, pięknie się jeździ, ale co my za to mamy? Także proszę Państwa w imieniu klubu, porozumienie samorządowe, o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Oddaję głos panu radnemu Piotrowi Litwinowi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, pani burmistrz, szanowni goście. Cieszę się, że klub Porozumienia jest za, nie. W takim razie nie będę namawiał klub Porozumienia do tego, żeby tę uchwałę podjął i uchwałę następną, która jest jak gdyby dwie integracje, niezależne uchwały, apele, a w zasadzie służą temu samemu, czyli poprawie bezpieczeństwa i rozwoju miasta. Rzadko się zdarza, że podejmujemy uchwałę prawie że przez aklamację, a to mi się wydaje, że te dwie uchwały prawie że powinny być podjęte przez aklamację. Słusznie to mój przedmówca powiedział o zagrożeniach, jakie niesie dzisiaj ruch kołowy na skrzyżowaniu tych dróg 396, 395 i drogi krajowej 39 właśnie na rondzie. Jest to centralny punkt naszego miasta, gdzie zbiegają się te trzy drogi i te trzy drogi rozchodzą się w różnych kierunkach naszego Strzelina, a widać to szczególnie rano i w porze obiadowej, jakie to jest utrudnienie z dojazdem do pracy, do szkół, dzieci do przedszkoli, tak samo i z powrotem szybkim do domu. Czasami żony pytają, dlaczego tak późno na obiad wracamy. No, trudno codziennie tłumaczyć, że ze względu na korek na rondzie, no, ale to akurat jest prawdą. A tak wracając do rzeczy, fakt to jest początek tego, gdzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie rozpoczęło konsultacje publiczne. I myślę, że nie będzie, jak tutaj wśród radnych, tak samo i mamy zwolenników każdego mieszkańca naszej gminy, małoba, powiatu i poza powiatu przy następnej uchwale. Tak niewielkie te pieniądze w budżecie państwa, po to rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu milionów przy następnej, to jest niewiele przy tych miliardowych dochodach budżetowych, jakie jest. Duża tu rola będzie na pewno, zbliżają się wybory parlamentarne, stąd między innymi taki wniosek komisji, żeby też i marszałek Sejmu miał te uchwały, żeby marszałek Sejmu mógł przekazać posłom, którzy będą nad budżetem w następnych latach pracować, gdzie będą ten budżet zatwierdzać, gdzie będą omawiać i dobrze by będzie, że będą mieli wiedzę, że w takie gmina jest takie bardzo duże, duże zapotrzebowanie na budowę obwodnicy dla rozwoju, jeszcze lepszego rozwoju tego miasta. To, co na Komisji Gospodarki Komunalnej dostaliśmy odpowiedź, ile to terenów możemy zyskać tu, nie tylko my, ale też i sąsiednie gminy powiatu i powtarzam, poza powiatem. Wracając do tego, klub Platformy naprawdę, tak jak i klub Porozumienia, który już pierwszy liczebności, namawiamy do tego, żeby podjąć, mało tego, namawiamy też, żeby w wyborach, które się będą zbliżać, wybrać osobę taką, która by była osobą kompetentną. Osobę, która już ma doświadczenie w samorządzie, a nie która przyjedzie na motorze i laptopa coś odczyta. Bo dla nas to nie jest dobra pomoc w tym wypadku. Dobrze by było, gdybyśmy wybrali z ziemi strzelińskiej swojego przedstawiciela, właśnie tam w Sejmie. Przedstawiciela takiego, który będzie dbał o interes, żeby ten apel, uchwała, która dzisiaj będzie podejmowana, właśnie mogła być wprowadzona do budżetu państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu własnym? Nie, dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie podjęcia apelu dotyczącego konieczności budowy obwodnicy miasta Strzelina w ciągu drogi krajowej nr 39? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaprotokołować. 20 radnych było za. Nikt się nie wstrzymał. Nikt nie był przeciwny. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 15. Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki, autostrada A4 w powiecie strzelińskim. O uchwałę proszę panią Monikę Łuczek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu pani burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki, autostrada A4, powiat strzeliński, wraz z autopoprawką wprowadzoną na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, polegającą na wprowadzeniu w paragrafie drugim, pod podpunkcie drugim, podpunktu trzeciego Marszałkowi Sejmu RP. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Rada Miejska Strzelina podejmuje apel w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki, autostrada A4, powiat strzeliński. Punkt drugi. Apel Rady Miejskiej Strzelina stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Przedstawienie graficzne postulatów apelu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Apel zostanie przekazany 1. Prezesowi Rady Ministrów, 2. Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, 3. Marszałkowi Sejmu RP, 4. Wojewodzie Dolnośląskiemu, 5. Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, 6. Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 7. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, 8. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Strzelina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, żeby formalności stało się zadość, w tym punkcie tak samo jak w poprzednim projekcie uchwały chciałem złożyć wniosek o nieodczytywanie przez panią Monikę załącznika nr 1 treści apelu, jedynie treści uchwały, która została odczytana. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem mojego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 20 radnych było za moim wnioskiem. Dziękuję. Dziękuję pani Monice. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Szanowni Goście. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wnioskiem autopoprawką. Dziękuję i zalecam jej przyjęcie. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? Pani Iwona Kowalska, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, w imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe głos zabierze radna Magdalena Siedlarz. Dziękuję. Proszę radną Magdalenę Siedlarz. Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Państwo Radni, pracownicy Urzędu. Klub Porozumienie Samorządowe na wstępie chciał złożyć ogromne podziękowania za wyjście z inicjatywy dla Pani Burmistrz, pracowników magistratu, Pani Moniki Łuczak i Pana Jacka Skołuckiego. I pokrótce chcielibyśmy poprzeć inicjatywę poprzez przytoczenie pewnych faktów. Droga Krajowa 39 od miejscowości Łagiewniki do zamkniętego zjazdu na autostradę liczy 37 km. Po wprowadzeniu planu będzie liczyła 32 km, zostanie skrócona o 5 km. Bardzo uatrakcyjni to podstrefy ekonomiczne. Podstrefę ekonomiczną gminy Kondratowice w miejscowości Białobrzezie, podstrefę ekonomiczną Invest Park, strefy ekonomicznej Wałbrzyskiej dla miasta i gminy Strzelin, a także strefę ekonomiczną miasta i gminy Wiązów, a także bardzo ułatwi poruszanie się transportu, z którego przewożony jest i wydobywane nasze naturalne kruszywo, nie degradując drogi. Ułatwi również pozyskiwanie nowych sponsorów, którzy będą chcieli otworzyć swoje liczne zakłady pracy.
a także poprawi bezpieczeństwo naszych lokalnych dróg powiatu strzelińskiego, gdyż przystek ciężki transport będzie mógł poruszać się tą obwodnicą, która miejmy nadzieję dzięki planowi, projektowi budowy dróg krajowych ogłosiło Ministerstwo Transportu. Także jesteśmy bardzo za tym i namawiamy wszystkich, a także również okoliczne gminy i powiaty, które już wiemy, że pozytywnie zaopiniowały przedłożony apel. Dziękujemy bardzo. Dziękuję pani radnej. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w imieniu własnym? Dziękuję. W związku z tym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki autostrada A4 powiat strzeliński? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie 20 radnych było za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzejewskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku na burmistrza miasta i gminy Strzelin na niewłaściwe wykonanie uchwał 33/282/12 z dnia 27 listopada 2012 oraz 35/290/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Projekt uchwały przedstawi pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Kowalska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej Strzelina w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzejewskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku na burmistrza miasta i gminy Strzelin na niewłaściwe wykonanie uchwał 33/282/12 z dnia 27 listopada 2012 roku oraz 35/290/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpoznaniu skargi pana Tomasza Mądrzejewskiego na burmistrza miasta i gminy Strzelin na niewłaściwe wykonanie uchwały 33/282/12 z dnia 27 listopada 2012 roku oraz 35/290/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Strzelina w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska Strzelina uznaje skargę za bezzasadną. Paragraf drugi. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej Strzelina do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W imieniu Komisji Rewizyjnej proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów radnych? W imieniu własnym? Pan radny Julian Kaczmarek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z zawartymi informacjami w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, ja mam pytanie. Wymienia się tutaj kwotę 350 zł za tonę odpadów niesegregowanych. A jaka jest cena jednej tony na rampie za biodegradowalne? Jaka jest cena za jedną tonę? I w ciągu roku obrachunkowego poprzedniego, ile ton zostało przekazanych do miejscowości Gać niesegregowanych odpadów, a ile biodegradowalnych? Może zdanie uzasadnienia. Swoją
Swoje pytanie kieruję dlatego, że w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Strzelin w paragrafie 1 punkt B czytamy: prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów i opakowań ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z terenów ogrodów i parków. Dlatego no, zawiera się jedną informację o tej końcowej, najwyższej cenie, a nie mówi się nic o tonie, o wartości jednej tony odpadów biodegradowalnych. A skarga właśnie dotyczy tego typu odpadów. To na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy ze strony pani burmistrz nie ma informacji w tej chwili? Czy można o odpowiedź prosić panią Magdę Kaczmarek? Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Zgodnie z nowo wprowadzonym cennikiem opłat na bramie składowiska odpadów w miejscowości Gać, który obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku, mogę się mylić tutaj, jeżeli chodzi o końcówkę, bo to za tonę odpadów kuchennych, bo tam jest rozbicie na różne grupy odpadów, jest 267 zł netto. Prawdopodobnie nie pamiętam dokładnie końcówki. Natomiast na komisji rewizyjnej przedstawialiśmy naszą rozmowę, którą przeprowadziła pani burmistrz, naczelnik wydziału i ja z prezesem składowiska odpadów w Gaci, dotyczącą właśnie zbiórki odpadów biodegradowalnych. Konkluzja tej rozmowy była taka, że z ZGO, do którego mamy obowiązek wozić odpady, stara się o duże środki finansowe na to, by zakupić na teren wszystkich gmin regionu wschodniego specjalne worki do zbiórki odpadów biodegradowalnych. Ponieważ samo ZGO zdaje sobie sprawę, że osobna zbiórka odpadów biodegradowalnych, mimo ich niższej cenie na bramie, rodzi dużo większe koszty logistyczne związane z odbiorem i przede wszystkim składowaniem tych odpadów na terenie posesji, dlatego chcąc wyjść naprzeciw i przygotowując się do uruchomienia linii na odpady biodegradowalne, chcą zakupić takie worki. Konkluzja ze strony gminy Strzelin była taka, że w przypadku takiego programu chcielibyśmy także wprowadzić zbiórkę odpadów bio na terenie gminy Strzelin. Natomiast nie można mówić na dzień dzisiejszy przy obecnych rozwiązaniach ich zbiórki o jakimkolwiek zysku na bramie. Ja dziękuję pani Magdzie Kaczmarek za udzielenie odpowiedzi. Ja chciałbym tylko radnemu zwrócić uwagę, że to stricte nie jest pytanie do tego projektu uchwały. Projekt uchwały przewiduje rozpatrzenie skargi pana Tomasza Mądrzejskiego, natomiast takie pytanie można w kontekście właśnie cen zadać w punkcie interpelacja i zapytania w punkcie 18. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w imieniu radnych? Pan Julian Kaczmarek, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Burmistrz. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden ze szczegółów, który wypływa z tej sytuacji, z tej skargi. Otóż mieszkańcy naszej gminy swoją wolę, tak powiem, zdeklarowali w przedmiocie segregowania i są tacy, którzy nie zdeklarowali. I teraz oceniając tą sytuację, można odnieść wrażenie, że gminie za ten miniony okres obrachunkowy nie zależało na tym, żeby ślad za tym, co zdeklarowali mieszkańcy, przekazywać odpady do instalacji, do miejscowości Gać.
Taki jest po prostu wniosek, taka jest ocena tego. Panie radny, ale to nie jest na temat. Jest, panie przewodniczący. Jest. Procedujemy nad uchwałą dotyczącą rozpatrzenia skargi. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pana Piotra Litwina o zabranie głosu. Żeby nie wyszło złe przesłanie, że oto gmina, mało tego burmistrz i rada podjęła złą uchwałę, jeśli chodzi o regulamin i jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Trudny był temat i wszyscy radni poprzedniej kadencji, a nowi powinni się zapoznać z ustawą o gospodarce odpadami. Był bardzo trudnym tematem związanym z tym, żeby wprowadzić tą logistykę w miarę bezboleśnie dla mieszkańców, a mówiąc bezboleśnie, chodzi o tak zwaną opodatkowanie kwotowe, żeby jak najmniej mieszkaniec wydawał z własnej kieszeni za odpady. I biodegradalne to jest osobno, a co innego to jest segregacja. Bo segregację mówimy o makulaturze, mówimy o plastiku i mówimy o segregowanych, w tym wypadku szkle. Natomiast biodegradalne to jest co innego. I żeby pozbyć się, jak gdyby inaczej, żeby nie obciążać dodatkowo mieszkańców dodatkowymi kosztami związanymi z tym, żeby w specyfikacji przetargowej nie umieszczać w firmie pojemnik, który by obciążył jeszcze mieszkańców tym kosztami, oto poprzednia rada ustaliła taki może regulamin. Może to nie jest doskonały. Czas będzie może i zmiany. Mówimy, że jakieś tam zmiany mają być wprowadzone. Ale zrobiła wszystko, żeby mieszkańcy płacili jak najmniej. Ja się cieszę, że ZGO GAĆ dzisiaj zmienił jako instalacja regionalna, zmieniła podejście i też chce wyjść naprzeciwko gminom i mieszkańcom i te biodegradalne jeszcze segregować. Dobrze będzie. I w tym wypadku dobrze się stało, że taka inna uchwała została podjęta. Dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy ogłosiliśmy następny przetarg i czekamy z niecierpliwością. Ja na przykład jako radny z niecierpliwością czekam na ogłoszenie. Czy oto mieszkaniec będzie musiał więcej zapłacić, czy mniej? Czy w ogóle tyle samo? Ja bym chciał, żeby przynajmniej tyle samo zapłacił. A więc poprzednia specyfikacja przetargowa rozpisana w oparciu o regulamin utrzymania czystości spowodowała to, że my jesteśmy z jedną z najmniej płacących gminę za odpady. I to należy, i to cieszy, i to należy w tym wypadku chwalić. I dziękuję bardzo, żeby nie był zły przekaz, że gmina nie biodegraduje, nie segreguje i nic nie robi. Dziękuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu własnym w tym punkcie? Jeśli nie, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzejskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku na burmistrza miasta i gminy Strzelin na niewłaściwe wykonanie uchwał 33/282/12 z dnia 27 listopada 2012 roku oraz 35/290/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Jeden radny jest przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę zaprotokołować. 17 radnych było za, dwóch radnych się wstrzymało, jeden radny był przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzejewskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku na burmistrza miasta i gminy Strzelin na niewłaściwe wypełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr 9/79/11 z 31 maja 2011 roku określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi. Uchwałę przedstawi państwu pani Iwona Kowalska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej Strzelina w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzejewskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku na burmistrza miasta i gminy Strzelin na niewypełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr 9/79/11 z dnia 31 maja 2011 roku określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje. Po rozpoznaniu skargi pana Tomasza Mądrzejewskiego na burmistrza miasta i gminy Strzelin na niewypełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr 9/79/11 z dnia 31 maja 2011 roku określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Strzelina w sprawie zarzutów postawionych w skardze Rada Miejska Strzelina uznaje skargę za bezzasadną. Paragraf drugi. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej Strzelina do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W imieniu Komisji Rewizyjnej proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? W imieniu własnym? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Mądrzejewskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku na burmistrza miasta i gminy Strzelin na niewypełnienie ustawowego obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr 9/79/11 z 31 maja 2011 roku określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę zaprotokołować, 17 radnych było za, 3 radnych było przeciw uchwale. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 18. Interpelacja i zapytania. Interpelacji nikt nie składał. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zadać w tym punkcie pytanie? Jeśli nie ma, zamykam punkt. Przechodzimy do... Aha, przepraszam. Przepraszam, jesteśmy w punkcie 18. Pani wiceprzewodnicząca Elżbieta Kasprzyszak przedstawi pytania i odpowiedzi z poprzedniej sesji. Na sesji, trzeciej sesji Rady Miejskiej, radni zadawali pytania. Radny Piotr Litwin, radny Kazimierz Cygan, radny Tadeusz Janda i radny Jerzy Wójcikiewicz. Natomiast radny Marek Chorodyski zadał pani burmistrz za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej również 2 pytania. Czy radny Piotr Litwin otrzymał odpowiedź? Tak, otrzymałem. Dziękuję. Wnosi pan o odczytanie. Dziękuję bardzo. Radny Kazimierz Cygan zadał 2 pytania. Czy otrzymał pan odpowiedź? Otrzymałem. Dziękuję bardzo. Wnosi pan o odczytanie? Nie, dziękuję. Dziękuję. Radny Tadeusz Janda, otrzymał pan pytanie? Odczytać. Radny Tadeusz Janda zapytał, czy pani burmistrz planuje powołanie Rady Pożytku Publicznego? Odpowiedź.
Pod nazwą Rady Pożytku Publicznego rozumiemy grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa. Obecnie istnienie rad zostało usankcjonowane przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Oprócz Rady Działalności Pożytku Publicznego, będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra pracy i polityki społecznej, i tutaj przywołana jest ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ustawa przeciwdziała tworzenie rad na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Warunkiem powołania rady jest wniosek organizacji pozarządowych. Na szczeblu powiatu i gminy rada może być powołana na wniosek organizacji, jednak ustawa nie narzuciła ich liczby. Rada, bez względu na to, na jakim szczeblu działa, jest powoływana przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Informuję jednocześnie, że do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie nie wpłynął taki wniosek. Dziękuję. Pytanie również zadał radny Jerzy Wójcikiewicz. Czy otrzymał pan odpowiedź? Dziękuję za odpowiedź. Nie wnoszę odczytania. Dziękuję. Pytanie również zadał na piśmie, tak jak wcześniej mówiłam, radny Marek Chorodyski. Pytania dwa. Czy otrzymał pan odpowiedź? Tak, otrzymał odpowiedź i proszę wnosi o odczytanie. Wnosi pan obu, tak? Tak, obu odczytanie. Pierwsze pytanie. Czy jest możliwość wykonania dodatkowych przejść dla pieszych przy ulicy Brzegowej w Strzelinie? Aktualnie jest tylko jedno przejście przy szkole podstawowej numer 5. Zwiększenie przejść dla pieszych poprawiłoby bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, tym bardziej, że jest to droga do szkoły. I pytanie drugie. Czy istnieje możliwość odnowienia przejść dla pieszych na ulicy Kopernika i Wodnej? Odpowiedź. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej uznano za zasadne wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych przy ulicy Brzegowej w Strzelinie. Gmina Strzelin planuje wyznaczyć dwa przejścia w rejonie ulicy Konopnickiej oraz ulicy Staszica. Wiąże się to również z obniżeniem krawężników oraz utwardzeniem terenów zielonych w miejscach prowadzących do planowanego przejścia dla pieszych przy ulicy Konopnickiej. Ponadto niezbędne jest wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego oraz uzyskanie zatwierdzenia starosty strzelińskiego. Po wykonaniu powyższych prac oraz otrzymaniu zatwierdzenia projektu nowa organizacja ruchu będzie mogła zostać wyniesiona w terenie. W odpowiedzi na pytanie drugie, czy istnieje możliwość, burmistrz informuje, że przy ulicy Wodnej chodzi o przejścia dla pieszych, że przy ulicy Wodnej nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych. Przejście przy ulicy Kopernika w rejonie skrzyżowania z ulicą Brzegową zostanie odnowione na wiosnę. Natomiast odnowienie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego należy do obowiązków zarządcy drogi wyższej kategorii, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Jednocześnie informuję, że w ramach umowy zawartej z firmą Zakład Reklamowy Znaki.pl z siedzibą w Otmuchowie, każdego roku gmina zleca odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie całego miasta w okresie wiosennym, kiedy warunki atmosferyczne są stabilne, a temperatura utrzymuje się powyżej 5 stopni. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 19. Wolne wnioski i oświadczenia wniosków. Przepraszam, czy są pytania jeszcze w tym punkcie, jeśli chodzi o państwa radnych? Radny Tadeusz Janda, proszę. Panie przewodniczący, pani burmistrz, wysoka rado. Mam kilka pytań do pani burmistrz i nie oczekuję, że dostanę to ich odpowiedzi dziś ustnie, tylko na piśmie. Jak wszyscy wiemy, w naszej gminie działa orkiestra Dęta, która od niedawna ma swoją siedzibę w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu. Orkiestra swoją grą uświetnia wszelkie imprezy gminne. Chciałbym się dowiedzieć,
Czy w budżecie Strzelińskiego Ośrodka Kultury na rok 2015 zostały przeznaczone środki finansowe na działalność tejże orkiestry? Jeśli tak, to ile i na co? Wszyscy wiemy, że grają na bardzo zużytych instrumentach. Tu chciałbym się tego dowiedzieć. Drugie pytanie. W budżecie na 2014 rok była zapisana pozycja przegląd mostów należących do gminy Strzelin. Jak tłumaczono wtedy radnym, dawno nie było kompleksowego opracowania stanu technicznego mostów. Chciałbym się dowiedzieć, czy taki dokument powstał, czy wykonała go firma zewnętrzna, czy też pracownicy urzędu, a przede wszystkim chciałbym się z tym dokumentem zapoznać. Chciałbym też się dowiedzieć, czy w tym roku były wykonywane remonty mostów, jeśli tak, to jakie i jaka to firma wykonywała, to znaczy w tamtym. Jeszcze jedno takie moje pytanie. Na ulicy Wojska Polskiego oraz na drodze powiatowej w kierunku Przeworna nie ma tablic informacyjnych kierunkowych z nazwą Gościęcice za kilometr 3-2. Czy te znaki stawia gmina, czy powiat, czy inny urząd? Też chciałbym wiedzieć, kto takie znaki powinien postawić. Dziękuję. Dziękuję. Panie burmistrz odpowie teraz czy na piśmie? Na piśmie. Czy ktoś jeszcze chciał zadać pytanie z radnych? Jeśli nie, dziękuję. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 19. Wolne wnioski i oświadczenia. Wniosków żadnych nie otrzymałem do oświadczeń. Zgłosił się w kolejności radny Andrzej Grondys i później radny Piotr Litwin. Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Wysoka Rado. Ja chciałem złożyć kilka oświadczeń. Jedno z oświadczeń to jest, chciałem podziękować wyborcom, którzy głosowali na mnie i oddali 125 głosów. Dzięki temu zostałem radnym tej kadencji. Składam, korzystając z rady, ponieważ nie chcę składać podziękowań w gazecie, która pisze nieprawdę albo mija się czasami z prawdą. Osobiście jeszcze podziękuję tym wyborcom podczas wyborów na sołtysa i Radę Sołecką. Drugie oświadczenie chciałem powiedzieć, oświadczyć, że rozumiem tych, że są rozczarowani niektórzy, że zostałem wybrany i protest wyborczy został odrzucony. A chcę powiedzieć, że miałem dość dużo przeciwników, ponieważ jednym z takich punktów było najpierw przy wyborach odrzucenie mojej kandydatki do komisji. Trzy ugrupowania sporządziły takiej samej treści skargę na nią i komisja miejska na zasadzie pomówienia wykluczyła tą osobę z komisji obwodowej. A treść była mniej więcej taka. Członek Komisji Wyborczej w Mieszkowicach chodzi wraz z panią wiceburmistrz Strzelin, panią Grondys i agituje, namawiając na głosowanie wyborców z okręgu wyborczego nr 8, aby głosowali na kandydata Andrzeja Grondysa. Było to nieprawdą, niepotwierdzone, ale z uwagi na to, że trzy komitety się dogadały, napisały taką samą treść. I komisja miejska na podstawie pomówienia odrzuciła. W związku z tym było mi przykro pisać skargę, ale musiałem napisać, żeby pokazać, jak komisja miejska pracuje. I napisałem skargę, że inny członek komisji poprzez gazetę agituje, żeby głosować na daną osobę, na burmistrza i komisja miejska uznała, że to nie jest osobista agitacja, tylko przez gazetę i nie wykluczyła tego członka. Czyli takich mamy członków komisji miejskiej powoływanych przez komitety. To jest jedno. Jeszcze jedno chciałem złożyć oświadczenie i teraz chciałem złożyć oświadczenie, może dwa. Ostatnie będzie bardziej sprostowane. Oświadczenie, że w poprzedniej kadencji Klub Forum Obywatelskiej na czele z panem tu obecnym radnym Julianem Kaczmarkiem
Złożyli doniesienie na mnie do prokuratury, że popełniłem przestępstwo wyborcze. Prokuratura prowadziła, nie wiem ile tam czasu te dochodzenia, ale chyba ze 2 lata, umarzała, wznawiała i tak dalej. A chodzi o miejsce zamieszkania. I chcę teraz powiedzieć taką rzecz. Protest wyborczy złożyła kandydatka, która przegrała o 1 głos i złożył protest wyborczy pan radny Julian Kaczmarek. Nie będę czytał państwu całego, ale przeczytam uzasadnienie. Pan Andrzej Grondys, składając oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach 16 listopada 2014 do Rady Miejskiej Szczecina, poświadczył nieprawdę o swoim zamieszkaniu, podając jak miejsce zamieszkania Szczelin, ulica Wojska Polskiego 12/4. Pan Andrzej Grondys od kilku lat nie mieszka już wyżej miejscu, w co poświadczyli byli jego sąsiedzi. On zaś podaje to miejsce jako swój adres zamieszkania, podczas gdy pan Andrzej Grondys wraz z żoną mieszka we wsi Stachów nr 8, gmina Kondratowice. Potwierdzają to byli mieszkańcy tego domu, państwo jaworscy, którzy sprzedali swoją część domu w roku 2008 małżeństwu Andrzejowi i Leoncie Grondys. Dowód, akt, numer sprawy, prokuratura rejonowa w Oleśnicy. Wnoszę ich dopuszczenie do aktu sprawy. To jest protest do sądu. W mieszkaniu przy ulicy Wojska Polskiego w Szczelinie o powierzchni około 40 m², w którym zameldowany jest pan Andrzej Grondys i z którego to faktu wywodzi on swoje uprawnienie do kandydowania w wyborach, zamieszkuje jego syn wraz z rodziną. Jednocześnie małżonka pana Andrzeja Grondysa, Jolanta Grondys, wiceburmistrz Szczelina, z którą pozostaje w pożyciu małżeńskim we wsi Stachów nr 8, gmina Kondratowice, i tam pozostaje zameldowany. Wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka burmistrz miasta gminy Szczelin, panią Dorotę Pawnuk oraz jej zastępcę, panią Jolantę Grondys, i tu jest podany adres Urzędu Gminy, na okoliczność zaniechania jako organ meldunkowy zweryfikowania listy wyborców oraz jednoczesne umieszczenie wyżej wymienionego jako kandydata Rady Miejskiej w komitecie pani burmistrz. Jednocześnie podkreślam fakt, iż osoby sprawujące funkcję publiczną, burmistrz i wiceburmistrz miasta Szczelin, nie dopełniając swych obowiązków służbowych w zakresie obowiązku meldunkowego, jednocześnie godząc się z kandydowaniem pana Andrzeja Grondysa w niewłaściwej dla kandydata na radnego okręgu, mogły dopuścić się pomocnictwa w przestępstwie z artykułu 248 punkt 1 i 2 kodeksu karnego i tym samym popełnili przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Zarówno wiedza kandydata pana Andrzeja Grondysa, jak i jego właściwe miejsce zamieszkania, tak dla małżonki Jolanty Grondysa, wiceburmistrz, jak i dla samej burmistrz Doroty Pawnuk, z której do ugrupowania politycznego startował, na radnego Andrzej Grondys, a dotychczas pełnił również funkcję radnego, pozostawać musi bezsporna. Osoby te swym autorytetem sprawowanej funkcji firmowały fakt nieprawdy podany przez wyżej wymieniony do oświadczenia związanych z wyborami samorządowymi. Chcę powiedzieć, że ten protest wyborczy wnioskodawcy pozostawił sąd bez dalszego biegu. Ale chcę powiedzieć, że pan Julian Kaczmarek w tej chwili dopuścił się pomawiania godności mojej osoby. I w związku z tym mógłbym złożyć sprawę, założyć mu sprawę do sądu o pomawianie, ale z uwagi na to, że obaj ślubowaliśmy tutaj na tej sali i że tak mi dopomóż Bóg, to ja panu nie będę na pana składał żadnego zawiadomienia do sądu, pozwu i tak dalej. I chcę powiedzieć jeszcze jedno oświadczenie, że mieszkam obecnie we wsi Stachów 8, gmina Kondratowice. Jestem tam zameldowany czasowo, zgodnie z prawem, natomiast na stałe mieszkam we Szczelinie przy ulicy Wojska Polskiego 12/4. I prosiłbym, żeby już nie szukać dowodów na popełnianie przeze mnie przestępstwa, ponieważ zgodnie z prawem taka procedura może być. A oprócz tego pan radny złożył skargę na mnie, a współpracował z panią radną, która kontrkandydatką, ona też mieszka w gminie Kondratowice.
panie radny. I składał pan tylko na jednego radnego zawiadomienie. I prosiłbym pana, żeby pana zachowanie, ta nienawiść uciekła gdzieś. Uciekła. To, co mamy tutaj na sali, dotyczy to politycznych uwag co do siebie, ja to rozumiem, bo jesteśmy po drugiej stronie. Natomiast nie przekładajmy to na osobiste jakieś sprawy poza radą. I mam prośbę do pana, żeby pan tak to rozważył. I myślę, że ta współpraca albo jako przeciwnicy polityczni będziemy pracować inaczej i ze zrozumieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję radnemu za oświadczenie. Prosiłbym bardzo, żeby się skoncentrować na oświadczenia. Żeby to były oświadczenia. Proszę pana radnego Piotra Litwina. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrz, szanowni goście. Chciałbym złożyć oświadczenie. Oświadczam, iż zgodnie z artykułem 19 ustawy o samorządzie gminnym, paragraf 2, zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego. Zadanie przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszym wiekiem. To mi mówi ustawa. Natomiast oświadczam, że oprócz ustawy mamy statut, który nie powiela to, co jest zapisane w ustawie. I zgodnie z paragrafem 7 przewodniczący organizuje pracę rada, w szczególności przygotuje i zwołuje sesję, ustala porządek obrad oraz prowadzi obrady. Przygotowuje projekt planu pracy rady, koordynuje działania komisji oraz organizuje współpracę, wymianę doświadczeń pomiędzy komisjami. Podpisuje uchwały rady i bieżące rekomendacje i korespondencje. Czuwa nad zapewnieniem członkom rady warunków niezbędnych do wykonywania mandatu radnego. Współdziała z burmistrzem oraz przewodniczącymi organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. I prosiłbym, nie obrażając się, panie przewodniczący, żeby składając oświadczenie, co nie zgadzam, to nie znaczy, że się zgadzam z panem oświadczeniem, nie podpisywał pan jako przewodniczący rady bez zgody rady. Bo tylko rada może, a nie pan przewodniczący, podpisuje oświadczenie w prasie jako przewodniczący rady. Nie miał pan takiego i nie ma pan takiego upoważnienia, bo dzisiaj jeden, potem może będzie na pan Andrzej Grondys podpisany jako przewodniczący rady w stosunku do niego, do mnie i innych. Natomiast zawsze może się pan podpisać w oświadczeniu, w artykułach jako radny, bo ma pan do tego takie prawo. Tyle jeśli chodzi o jedno oświadczenie. Drugie oświadczam, iż nie bardzo jestem rad jako radny którejś kadencji, że na ostatniej sesji wniosek formalny, co dopuszcza statut nasz, o przerwanie dyskusji, tak został potraktowany, można powiedzieć, na niezbyt dla mnie w epoce dzisiaj demokracji, gdzie dyskusja jest to wymiana poglądów poparta argumentami. Złożenie wniosku formalnego to jest dla mnie zamknięcie i kneblowanie demokracji. Chociaż powtarzam, dopuszcza. Ubolewam, że zgłaszają czasami to młodzi radni taki wniosek o zamknięcie dyskusji. Ja wiem, że demokracja to forma ustroju takiego politycznego, w którym uznaje się wolę większości. Ale bym nie chciał, żeby w tym wypadku zamykać dyskusję wolą takiej większości. I też prawdą jest, jak ktoś kiedyś to powiedział, że demokracja to jest najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form poza demokracją. Dziękuję. Dziękuję. Więcej oświadczeń nie było. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 20. Zamknięcie sesji. Zamykam 4. sesję Rady Miejskiej Strzelina. Dziękuję wszystkim.